12 tom, 24 marca 1913. Wszelkie niezadowolenie jest owocem ludzkiej woli. Niebieska Mama wypełniła się Jezusem dzięki nieustannym rozmyślaniu o męce. Czułam pewne niezadowolenie z powodu nieobecności mojego zawsze ukochanego Jezusa, a On, jak tylko przyszedł, powiedział do mnie: Córko moja, co robisz? Ja jestem radością ponad wszelką radością, a ponieważ przebywam w Tobie i czuję niezadowolenie, że to Ty jesteś Ty i spostrzegam, że nie jestem sam w Tobie, ponieważ niezadowolenia są częścią ludzkiej natury, a nie boskiej. Natomiast moją wolą jest to, żeby to, co ludzkie, już w Tobie nie istniało, ale żeby istniało w Tobie jedynie moje życie Boże. Dodam, że rozmyślałam sobie o ukochanej mamie, a Jezus powiedział do mnie: Córko moja, mojej ukochanej mamie nigdy nie umknęła myśl o mojej męce, a dzięki jej powtarzaniu wypełniła się mną calutka. Tak samo dzieje się z duszą. Dzięki powtarzaniu tego, co przecierpiałem, wypełnia się mną. Fiat.